Jeżeli chodzi o zaawansowanie władzy samorządowej, czyli dwulecie, no mamy 2 lata, 24 miesiące, to jest ogrom czasu. I wbrew pozorom, tak jak się mówi w polityce, że to nie jest mało czasu, to moim zdaniem jest to bardzo dużo czasu na to, żeby znaleźć kierunek, co w następnej kadencji, czyli znaleźć ewentualnie kandydatów, którzy by stanowili trzon Rady Miejskiej w nowym rozdaniu, tak? Czyli w nowych wyborach, czyli znaleźć ludzi kompetentnych, merytorycznych, przygotowanych, no i znaleźć ewentualnie osobę, która byłaby frontmanem, czyli tym głównodowodzącym koncepcji wyborów samorządowych. Na dzień dzisiejszy prezydent Malinowski jest prezydentem miasta, jego forma fizyczna i psychiczna jest niekiedy lepsza od 20-30-latków, o czym Państwo sami doskonale wiecie. Także na dzień dzisiejszy nie ma żadnych rozmów co do tego, kto mógłby ewentualnie zastąpić. Wiem, że Gazeta Pomorska pokusiła się o tego typu sondaż, wskazując jakieś tam nazwiska. Dla mnie to jest absolutnie za duży horyzont czasu, żeby się do tego ustosunkować. A co do wystąpień medialnych panów, szczególnie jednego pana radnego pracownika teatru, mówi o panu Gurbinie, który tak jakby, ja rozumiem to, że jest absolutnie za kulturą, sztuką i tak jakby dla niego nie ma innego świata wokół tego działania, jestem w stanie to zrozumieć, natomiast powinien chyba przemyśleć tak jakby kontekst z ramienia jakiego klubu się wypowiada i czy, aby nie zaszkodzić to nie tylko klubowi Platformy Obywatelskiej, wszak są osoby, które głosowały na niego właśnie dlatego też, że reprezentował barwy klubu Platformy Obywatelskiej i wychodzę z założenia i niejednokrotnie to mówiłem, że partia polityczna to jest miejsce dla osób, które współpracują i pracują w sposób kolegialny, natomiast wielokrotnie już Państwo widzieliście przykłady tego typu działań, że jeżeli ktoś próbował wychodzić na solistę, to dużo na tym tracił. Oczekiwałbym od wszystkich radnych, jeżeli komentują tak czy inaczej, pozytywnie, negatywnie, jakiekolwiek sprawy, żeby ich głos do dyskusji coś wnosił. Bo wyjść i ustosunkowywać się, czy to do wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy komentować uchwały, nie proponując nic w zamian, nie proponując ścieżek uchwałodawczych, nie konsultując, czyli tylko praktycznie, nie powiem, że burząc, ale wprowadzając niepokój, nie wprowadzają nic więcej, to dla mnie to nie jest konstruktywne, bo to do niczego nie prowadzi. Cóż to da, że ja Państwa nastraszę, że coś się zaraz wysypie, ale nie zrobię nic, żeby się nie wysypało, tak? To nic nie wnosi. Moim zdaniem jest to właśnie typowe podejście solistyczne, czyli gram wyłącznie na siebie, a nie interesuje mnie kolegialność pozostałych radnych, a mamy ich 13. Co oni na ten temat sądzą? Czyli nie konsultuje się pewnych rzeczy, tylko wychodzi się jako solista i przedstawia się swój pogląd na pewne rzeczy, nie patrząc na kolegów, którzy również ponoszą pewien ciężar decyzji politycznych. Doskonale Państwo wiecie, jak wygląda procedowanie nad poszczególnymi aktami prawa miejscowego, tak? Że powstaje akt z inicjatywy władzy wykonawczej bądź uchwałodawczej i jest on dyskutowany, tak? W formie merytorycznej na komisjach, ale też w formie politycznej na klubach. I tak wygląda praca. Jeżeli na klubie, obojętnie czy mówimy o Sejmie, czy mówimy o Sejmiku Województwa, czy o gminie, zapadają pewne decyzje, to tak jak się mówi, i to nie jest żadną tajemnicą, jeżeli jest drużyna, jesteśmy na przerwie, możemy się pokłócić o wszystko, ale na boisko wychodzimy jako jedna całość i mamy jedną opinię, jeden front. Tak powinno się funkcjonować w każdym zakresie. Jeżeli są od tego wyłomy, to coś jest nie w porządku, to coś tutaj po prostu nie klei, tak? Ale co do tego, ale co do wypowiedzi radnych, ja bardzo proszę, panią redaktor, zapytać poszczególnych radnych, jakimi inicjatywami się tak jakby tutaj kierują. Ja jestem dumny z moich radnych, z Pawła Napolskiego, Jakuba Kopkowskiego, że się angażują w pracę swoją, tak, przejawiają inicjatywę, a to co najważniejsze, mają bieżący kontakt z mieszkańcami. I zachęcam wszystkich radnych, żeby tak samo pracowali. Ciekawe pytanie. Powiedziałem im tak. Ja w ubiegłym roku kandydowałem na stanowisko posła. Moja kadencja kończy się, no, według kalendarza konstytucyjnego za 4 lata. Za 3 lata, przepraszam, bo kadencja trwa 4 lat. Wybory samorządowe są w roku przyszłym, tak? 2018. I proszę mi wierzyć, naprawdę o tym nie myślę. Naprawdę o tym nie myślę, bo to jest za wcześnie. A czy bym chciał? Jest naprawdę bardzo dużo inicjatyw, które teraz w Sejmie realizuję. Za chwilę będę mocniej poświęcony do tego, żeby jakby spowodować bardzo dużą intensywność Platformy Obywatelskiej w Polsce. Będę zaangażowany
wyjazdy po Polsce, tak? I jakby tutaj na to jakby miejsca, na myślenie, czy bym mógł być, czy bym chciał, na tą chwilę absolutnie nie jestem zainteresowany tym, bo mam dużo innych rzeczy na głowie. Ja myślę, że mamy, ale nie tylko w Platformie, ponieważ prezydent to nie jest, nie musi być przypisany wprost do układu partyjnego. To nie musi być osoba związana z układem politycznym Platformy. Grudziądz jest. Ja myślę, że nie cierpi na brak osób przygotowanych. Grudziądz nie jest pozbawiony osób merytorycznych, wykształconych, które realizują się aktualnie na innych frontach, tak? I jeżeli przyjdzie taka konieczność, ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem prezydent ma, jak powiedziałem, jeszcze wiele dużych lat, mając na wadze jego możliwości psychofizyczne, może pracować na tym stanowisku, to będziemy się zastanawiać. Także żadnych nazwisk na tą chwilę nie, bo nawet się na temat nie zastanawiałem. Ale jak przyjdzie czas, to...